Zwyczaje i obyczaje. Polski len. Od zawsze polski len znany był w świecie. Lniane prześcieradła pięknie, ręcznie haftowane obrusy i serwety miały duży popyt. Na takie rękodzieła zawsze byli i są amatorzy. Trudno pojąć, dlaczego w naszych czasach zniszczono zakłady przetwarzające len, a ludzie zostali bez pracy. Uprawa lnu pomogłaby również rolnikom. Tysiące ludzi miałoby zatrudnienie przy produkcji, przetwarzania, haftowania, a byłby to towar eksportowy, jak wcześniej bywało. Po II wojnie światowej istniały duże zakłady obróbki lnu. W ostatnim dziesięcioleciu wszystkie maszyny zniszczono, ludzi zwolniono, a zakłady lniarskie sprzedano za bezcen obcym. Gdyby polityka państwa była rozsądna, to tysiące bezrobotnych miałoby pracę i dobre dochody. Do tego jeszcze dochodziłaby wartość siemienia lnianego jako dodatkowy zysk. Len nadal powinien być naszym narodowym bogactwem. A jak to z lnem było, dawniej pytała już i odpowiadała Maria Konopnicka. A było tak. Rolnicy siali, pielili len. Len bowiem potrzebuje wielkiej pielęgnacji. Pola lniane były niebieskie, pełne drobniutkiego kwiecia. Gdy len dojrzał, wyrywano go, wiązano w małe snopeczki, ustawiano w kopki i suszono na słońcu i wiecze. Później len zwożono lub znoszono i zaczynała się obróbka lnu. Była to bardzo ciężka i żmudna praca. Wszystko robiono ręcznie. Najpierw na rachwie z lnu usuwano ziarno, siemię lniane i najgrubsze paździerze obrabiano Przecież październik pochodzi od słowa paździerz, bo właśnie w październiku obrabiano len i leciały paździerze. Jak widać, len jest typowo polską rośliną. Później len moczono w wodzie i suszono. Wysuszony len obrabiano na ciernicy, na której używano resztę paździerzy. Prawie wolny od paździerzy len miedlono na miedlicy. Tak przygotowany surowiec szczotkowano na drucianej szczotce i piękne złociste lniane włosy nawijano na kądziel i przy pomocy wrzeciona len przędziono na cieniutkie nici. Nici te nawijano na motowidło. Z motowidła zdejmowano i oddawano na krosno do tkania. Rachwa, ciernica, miedlica i druciana szczotka były prawie w każdym domu. Natomiast krosna posiadało niewielu. Były dwa rodzaje płótna. Cienkie lniane płótno najwyższej jakości i grubsze, tak zwane zgrzebne. Utkane płaty płótna szły do bielenia. Bielenie dokonywano tak.